Czy segregacja śmieci i ich przetwarzanie przynosi korzyści? Czy w ogóle śmieci mogą mieć walor artystyczny? Na te i inne pytania szukają odpowiedzi uczestnicy projektu Uroda Śmieci, realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. W warsztatach uczestniczą instruktorzy ośrodków kultury i nauczyciele z województwa podlaskiego. Warsztaty mają charakter edukacyjny. Pierwszy i drugi mamy już za sobą. Pierwszy dotyczył lalki i animacji, drugi formy użytkowej. Dzisiejszy warsztat to forma przestrzenna o charakterze bardziej artystycznym, ale również użytkowym. I 18-19 listopada będziemy wtedy przeprowadzać ostatni z cyklu warsztatów. To będzie kostium i scenografia. Zaproszona zostałam do przeprowadzenia warsztatu na temat formy przestrzennej z wykorzystaniem materiałów, surowców wtórnych i na taką formę przestrzenną zaproponowałam tutaj uczestnikom formę wieszaka, drzewa z tekturowych rur. Dzisiaj zajmujemy się taką metodą, starą metodą reperowania porcelany, japońską metodą kintsugi. To jest łączenie porcelany złotem. My tutaj używamy współczesnych środków, czyli żywic epoksydowych i takiego pyłu złotego. I pracujemy jeszcze nad ożywieniem tego lasu wieszaków. Próbujemy zrobić takie papierowe ptaki. Dodatkowo w ramach projektu trwa konkurs dla dzieci i młodzieży propagujący upcycling. Prace konkursowe wykonane z surowców wtórnych należy przesłać do 17 listopada na adres Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Projekt zakończy się 28 listopada finałową wystawą prac powstałych wcześniej w szkołach i ośrodkach kultury. Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz firmę Astwa. W tym dniu w Galerii Spotki zostaną również zaprezentowane efekty pracy, którą wykonali instruktorzy.